Słuchajcie, dzisiaj przekładam bombardę na nowiutki kij, który kupiłem dzisiaj. To jest Kinetic Tournament z kołowrotkiem Kinetic 4000. Ogólnie to jest sprzęt jakościowo, powiedzmy, średniej jakości, ale w związku z tym, że była mega konkurencyjna cena, bo była wyprzedaż tych patyków, to pozwoliłem sobie go kupić. Z 1500 koron przeceniony był na 700, więc warto było sobie pozwolić na to. Zobaczymy. Jest gwarancja. Jak się coś będzie działo, to w Norwegii nie ma problemu z wymianą na nowe albo ze zwrotem pieniędzy. Zobaczymy, jak to będzie pod bombardą chodziło. Typowa trociówka pod bombardę, 3,5 metra, kij spinningowy 3,5 metra, więc bardzo fajnie będzie to opracowało, bo można długi przypon 3-metrowy bez problemu stosować, już się nic nie plącze. Zobaczymy, jak to się będzie miało w praktyce, jak to się będzie sprawować. Teraz wam pokażę, jak to zawiązać, bo pytacie o to, jak prowadzić, jak wiązać te zestawy, jak to ma wyglądać. Fluocarbon na końcu, fluocarbonu robię. Fluocarbon jest chyba 0,20. Na końcu fluocarbonu standardowa pętelka. Ok. Ta pętelka będzie przytwierdzona do bombardy. Jeszcze żeby to nie latało, to ja to zawsze robię trochę inaczej. Przekładam to sobie tak. O, właśnie. Zakładam sobie to na grawę i zaciągam. Wtedy to nie lata, jest podwójnie tutaj złapane. Zaciska się po prostu i to już tak zostaje. No i teraz co? Najważniejsza rzecz to ogarnąć długość, tak? Remontujemy to wszystko ładnie do plecionki i przy wędce, tak? Odcinamy końcówkę. Też za graweczkę, ja to tak mam, bo zawsze wtedy mogę sobie cały zestaw szybko odpiąć i nie muszę go 5 razy potem 15 razy montować, tak? Po prostu odpinam, zwijam i tyle, tak? Czyli tak, plecioneczka jest tutaj, zwijamy to tak do góry maksymalnie pod kija. Wędka, przypominam, 3,5 metra ma, tak? Więc widzicie, to jest taka optymalna wysokość, tak? I teraz fluocarbon przymierzam do kija. I tu będzie gdzieś mucha, tak? Czyli mam te 3 metry długości lekko. Ok, patyka stawiamy z powrotem. I obcinamy fluocarbon w miejscu, gdzie mamy teraz wiązać muchę, tak? No i wiążemy naszą krewetę standardowo. Krewetę normalnie wiążę metodą muchową, tak? Czyli pętla na żyłce, nie wiem czy widać, zwykła pętelka, przykładamy krewetę przez żyłkę, przez oczko haczyka. Ok, całość oplątujemy na żyłce głównej, znaczy na fluocarbonie. Ja to robię 5 razy i przekładamy tylko przez oczko, które mieliśmy wcześniej stworzone, tak? Dzięki temu powstaje taka fajna pętelka. Teraz wam pokażę, co chodzi. Bo to potem tak pracuje dobrze w wodzie, że ta przynęta tutaj ma jeszcze dodatkowy luz, tak? I ona sobie pracuje w wodzie lepiej, tak? To typowa pstrągowa zawieszka, tak? Wszystko, zestaw zmontowany, 3-metrowy przypon z fluokarbonu na kiju 3,5-metrowym. No i będziemy testować nowy kijek. Szkoda, że nie miałem tego, kamera nie była włączona, tak wyszedł do tej przynęty, do samej góry. Ale piękny rdzawczyk, ale przywalił. Szkoda, że tego nie było nagrane.
kamera nie była włączona, ja zrobiłem pierwszy rzut i ajajaj. I on wyszedł po prostu do góry od razu po tą rybę, po tą muchę. A tak pięknie uderzył. O, jeszcze nie chcę się poddać. Dobra. Podbieraczek przygotuję. Piękne branie było, naprawdę. Pod samą powierzchnią ja to z góry pięknie widziałem. Wielki nie jest, ale no pięknie chodzi, pięknie chodzi. Test wędki, pierwsza ryba na tego kija. Tak naprawdę pierwszy rzut. Już jest zapięty. Jeszcze nie jest gotowy. O, jeszcze nie jest gotowy, jeszcze ucieka. Kurczę, wiatr trochę ci się przeszkadza. Nie wiem, czy będziecie słyszeć cokolwiek na tym filmie. Nawet kamery nie wyciągałem, bo tak dmucha, że nawet nie będzie nic słychać. Jeszcze chce uciekać? Nie, już będzie chyba wychodził. Jest u góry. Nie jest wielki, ale... A, jeszcze uciekł. Nie jest wielki, ale... O, tu jest strasznie ślisko. Nie wiem, jakiego tutaj podbiorę. Zaraz zjadę do wody i będzie problem. Większy problem z tematem. Czy co, ja może spróbuję go podebrać tam dalej. Nie wezmę go tutaj. Nie mam jak, jest za ślisko. Boję się, że wpadnę do wody. Idę z nim dalej. Tutaj on sam powinien tu wyjść, bo fale go tu wbiją do góry. No chodź. Tutaj powinny go fale wpompować same do góry. Ale też trzeba tam zejść. Kurczę, to miejsce takie jest nieciekawe do podbierania ryby. Nie wiem, jakie mam go tu wziąć. O właśnie, woda pomaga. No dobra, może tutaj już się uda zejść. Tak się zaraz wpierdzielę, to będziecie mieli przynajmniej wesoły temat z filmem. Jeszcze kawałek, chyba nawet nie będę go podbierał podbierakiem. Ojejku, ciężka sprawa tu jest. No chodź tu. Jest. Też ślisko i póki fali nie ma, za łeb. Jest. Mamy go. Jest. Wszystko podbieram, zabiorę. Jest. Ho. No i gimnastyka murowana była, bo nie szło go tam podebrać. Pięknie przebita górna szczęka. Grotem. Standardowo kreweta. Już po przejściach, bo na tą krewetę ostatnio był nawet duży sioret. Troć. Położymy cię tutaj na tym. Jak rakieta do tego wyszedł. Nawet widzę, że kawałek krewety mi zjadł. Jeszcze ma w zębach. No, pięknie. Wysoko tutaj z tych skał jest. Tutaj mam gdzieś 3 metry w dół. Może 3,5 metra. No ale rybki są w tym miejscu. Z głębina, a tu jest takie pogranicze. I one tam właśnie się chowają. Branie było przepiękne. Aj, znowu coś wyszło do tej przynęty. Ale tym razem nie było brania. Nie doszło do brania. Dobra, jeszcze jeden rzut. O, znowu miałem branie.
rybka, to chyba jakiś mały rybek jest. Poprawiła jeszcze raz. Nie wiem, co tym razem jest. A, to nie będzie duża ryba. To nie będzie duża ryba. O, malutki sej. A tego to nawet nie będę musiał chyba nawet... Nie będę musiał chyba nawet z nim tam nigdzie walczyć, chodzić, podchodzić. Wezmę sobie go do góry, tu za żyłkę. Nie jest łatwo z takich skałek łapać. O, taki maluszek. Zaraz go odczepimy. Kija nastawić. O, fajny taki mały, zobaczcie. I to nawet jest... To jest nawet lir. Przepraszam, to jest właśnie sej. To jest właśnie sej, to nie jest ta ryba, o której często mówię, ponieważ nie ma tego paska tutaj, znaczy ma ten pasek prosty, a się wyrywa, prosty ma ten pasek tutaj, to znaczy to jest sej. Jak jest taki z uskokiem, to jest lir, czyli rdzawiec, to jest ta poprzednia ryba. Dobra, spadasz do wody, maluchu, rośnie duży. No i super, poszedł. Trochę tu jak na Marsie. Same skały, woda, kałuże, wiatr i morze z każdej strony. Przenosi się tam dalej. Tak naprawdę odkryte morze jest tam. W tamtą stronę. Ale wiatr jest tak upierdliwy dzisiaj, że przeniosę się na tą skałę tam. Ale czy ja tu przejdę? O kurde, zobaczcie. Nie przejdę tędy, muszę wrócić. Jak wam się podoba widok? 10 metrów na dół, 5 metrów na dół. Przede mną przepaść. Nie ma opcji, żeby tam pójść. Muszę iść z powrotem górą. No i niestety tak to właśnie to wygląda, że człowiek się więcej nagania niż nałowi. Ale jest to klimatyczne mega. Co, dupa, ten też nie przejdę. Jeszcze dalej. Dobra, tędy będzie można pewnie przejść. Sami widzicie, jak wygląda tu temat. Człowiek łazi po takich skałach cały czas. Kurde, znowu tu nie wejdę, muszę tędy pójść. O, żeby się przestawić na jakiś sensowny drugie miejsce, to trzeba wszystko w koło obejść. No ale taki urok Norwegii. Leży na skałach i tyle. Może tu nie będzie tak wiało, będzie można też czyściej, może będzie z dźwiękiem. Może będę mógł kamerę wyciągnąć w końcu, bo jeszcze dzisiaj tego nie zrobiłem ze względu na to, że tak wiało, że no nie było sensu. Nie było sensu wyciągać kamery, bo co bym nie zrobił z mikrofonem, to i tak by był wielki szum. Zejdziemy tutaj, zobaczymy. Tutaj jeszcze z tej strony nie łapałem. Nie wiem, jak tutaj wygląda z tematem dojścia do wody. No to nie jest problem, ale bo się tutaj da łowić. Ale jak tu podebrać rybę? Ewentualnie. Tu z tego kamienia może by się dało. No dobra, będziemy próbować. Ale jest spokój. Nie ma wiatru. Jestem za tą skałą schowany. No dobra. Postawimy tu statyw. Okej. Kurde, człowiek ma za mało rąk. Powinien mieć jeszcze dwie ręce. Wtedy byłoby superacko. Dobra, tu wędeczka. Dobra, jakoś się udało to ogarnąć. Ale fajnie, zobaczcie. Zobaczcie, tutaj można zejść. To chyba nie jest mokre.
i może można potem było zejść po rybę, ale jak się wsunę do wody, to już ciężko będzie się wydostać do góry. No nic, najpierw złapmy rybę, potem się martwmy. Pytacie mnie w filmie, Tomek, mnie pytałeś też, Tomku, pytałeś mnie o to, jak ciągnę, jak prowadzę przynętę. Musisz popatrzeć teraz, jak ja to robię. W tej chwili bombarda jest jakieś 1,5 do 2 metrów pod powierzchnią. Robię szybszy ruch korbką i spowalniam bardzo mocno, ale cały czas prowadzę. Nie zostawiam jej zupełnie bez ruchu. Czasami robię 2 ruchy korbką i zostawiam 1, 2 ruchy korbką i pomału i znów ruch szybki korbką. Bywa czasami, że jest branie i ryba nie chwyci przynęty. Nie wiem dlaczego tak jest, bo przecież to jest mała przynęta. Wtedy zatrzymuję na chwilę i wtedy zazwyczaj jest ponowne uderzenie. Jak się łowi dorsze, jak ja łowię dorsze na tą bombardę, to łowię inaczej. Puszczam, tak jak zobaczcie, no ja nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Jak ja wrzucę tą... Czekajcie chwilę. Okej. Wrzucę tą bombardę do wody, to jak widać ona tonie, ale bardzo powoli. Ona nie tonie szybko. To jest ta bombarda, to jest 30-gramowa ABU i to jest Intermate. Tak ona sobie po prostu ani nie pływa, ani nie tonie zupełnie, ale powolutku opada. I to jest fajne, bo można sobie cyknąć, tak na przykład. I poczekać, tak? Przy napiętej żywce poczekać, aż bombarda zejdzie na przykład na 5 metrów, tak? Jak tutaj mamy wody, powiedzmy 10 metrów, bo tutaj koło 10 jest. Poczekać sobie, aż zejdzie na 5 metrów. Tak jak ja to robię teraz, tak? Czekam. To nie schodzi tak szybko jak blacha oczywiście. Jak już zejdzie tak głębiej, to tak samo. Cyk, cyk, cyk. Teraz takie ruchy. O, miałem znowu branie. Cyk, cyk, cyk. Fizycznie w wodzie to wygląda tak, jakby ta kreweta po prostu płynęła jak kreweta. No nie wiem, czy wiesz, jak wygląda, jak pływa kreweta, czy wiecie, jak wygląda, jak pływa krewetka. Krewetka skacze tak, tak? Takimi skokami po 20-30 cm. Chyba, że jest spłoszona, to skacze bardziej. I wtedy no, imituje najbardziej ten ruch prawdziwej, żywej, tej naturalnej przynęty. Także tak wygląda całe to łowienie. Jak łowi się siorety z powierzchni, powiedzmy 2,5 metra, metr pod powierzchnią, to robię tak jak mówię, cyk, trochę wolniej, trochę szybciej. Trochę szybciej, troszeczkę wolniej, ciach. Tak jak łowisz na muchówkę, tak? Czyli czasami się tą żyłkę, tą sznurek ciągnie szybciej, czasami się robi przerwy. Tak samo jest tutaj, tak? W zależności od tego, jaki gatunek ryby próbuję złowić, to tak próbuję to prowadzić. No, głównie tu chyba jest bardziej istotne to, na jakiej głębokości się przynęte prowadzi, niż to, jakie się te odstępy robi między tymi ruchami. Można poczekać dłużej i spuścić ją prawie że na dno, tak? No i wtedy w ogóle jest super, bo każdy rodzaj ryby można wtedy próbować łowić. Ale z zasady wiem, że rdzawce nie siedzą zupełnie na dnie. One są tak w toni, one są tak dobre 3-4 metry nad dnem. Dorsz jest zawsze nisko. No a siooret, jak to siooret, jak troć. Szukamy jej u góry, nie? Słuchajcie, ja będę tutaj rzucał i będę wam opowiadał troszeczkę o tym, że o to, o co pytacie, bo
tak naprawdę no, kij musi być 3-metrowy, to jest minimum totalne, ale to jest za krótki kij, ogólnie się ciężko łowi 3-metrowym kijem. Te 3,5 metra to jest tak jak teraz ja mam w ręku, to jest idealna długość, 3-metrowy przypon i to się nic nie plącze, fajnie się tym rzuca. I zawsze człowiek może... Widzicie, patrzcie, bombarda jest teraz no ile? 20 cm od szczytówki, podnoszę kija i mam normalnie muchę w powietrzu, tak? Gdybym miał 3-metrowy kij, a nie może być przypon krótszy, bo jak jest przypon krótszy, to mimo tego, że ta bombarda jest przeźroczysta, tak? Naprawdę w wodzie ją bardzo dobrze widać, ta woda jest krystalicznie czysta. 5 metrów pod wodą widzę dno, widzę co tam się dzieje, tak? Więc ryba tym bardziej widzi to, co płynie przed przynętą, tak? I gdybym założył bombardę, powiedzmy, no nie, jeszcze tam pół biedy te ryby, no seje, czy tam liry, bo one są takie, że no ogólnie spoko, tak? Ale no pstrąg morski to jest ryba, która jest ostrożna, ona widzi dokładnie wszystko i no nie weźmie po prostu. On odprowadzi przynętę nosem i nie weźmie. Więc polecam stosować przypony 3-metrowe. Kije 3,5 metrowe. Może być nawet 3,60, 3,80 kij, tak? Ale to już wiadomo, że troszeczkę się ciężej to tym manewruje. Ten kij, dzisiaj pierwszy raz na niego łowię, jest długości 3,5 metra. Jest trzyczęściowy, składa się w trzy części, więc jest też to wygodne. Bo ta długość transportowa nie jest jakaś tam kosmiczna. I co? No i super, no i na razie się sprawdza. Wsiadła rybka. O, ale ładnie idzie. Wsiadła rybka. O, to chyba będzie kolejny rdzawiec, tak. O, niedaleko wziął od brzegu. Pięknie prasuje, ładnie kijek chodzi. A jeszcze nie. Parabolka fajna, fajnie kij prasuje, naprawdę jestem zadowolony. Świetnie chodzi kijek, jak za te pieniążki to naprawdę rewelacyjny kij. Ale ryba też nie jest jakaś gigantyczna, więc chyba się już zmęczył. Okej. Tego to wezmę w podbierach, bo nie mam tutaj jak zejść. Śliskie te muszelki są. Czy mogę trochę podciągnąć do góry. No i chodź tutaj do... Chodź tu do mnie, chodź. Chodź tu do mnie, chodź. A, jeszcze nie chcesz? No chodź do mnie, nie denerwuj się, no chodź. Jest. Kolejna sztuka zaliczona. O. Czekajcie, postawimy tu patyczek. Właśnie to jest tutaj niefajne, że strasznie się sprzęt niszczy w kamieniach. Ciężko jest teraz na przykład gdzieś postawić tak kija, żeby go nie oprzeć o skały. No ale muszę to zrobić, bo nie bardzo mam jak. Podbieraka na dnie zdążyłem wypiąć. Okej. Okay. No dobra. Pokaż się mały, jak ty wyglądasz. Do kamery tutaj przedstaw się ładnie tutaj naszym oglądającym. Nie jest duży, malutki jest. Taki też mówię, około 40, może 38 cm. Ale ładny. Ale ma piękne oczy. Super ryba.
pierdzielić do wody. A może mi się uda jakoś trochę nagrać go. Ale jest ładny. Koło 40 cm rybka. No. Popłyniesz zaraz. Zakręcony, jeszcze nie poszedł, wszedł w dziurę, ale jaja. Dziwne. Jest tutaj. Czemu nie popłynął? Jest tutaj. W dziurze między skałami. Ale głupi. Zmień chłopie kierunek i płyń do wody. Jakie cię tu stąd wyciągnę? Muszę zaraz odwrócić. Woda tu są zaraz wypompuje. O! Już jest coraz bliżej. Jest! Jest! Wrócił się, ale poszedł. Pięknie. Jeszcze go tam widać. Ła! Super! Słuchajcie, kończę łowienie. Zbieram się do domu. Krótki wypadzik, fajnie było, trochę wiało. Test wędki zrobiony. Dwie rybki wpadły, jak widzieliście na filmie. Wędka się sprawdziła. Kij, tak jak już mówiłem, Kinetic Tournament 345 cm długości, od 5 do 30 gram, 3 sekcje. Kołowrotek też Kinetic. Kupiona w mega wyprzedaży fajnej, były tylko 3 wędki, jedną chapnąłem od razu. No i dzisiaj się sprawdziła, ładnie się tym rzuca, ładnie się tą bombardę tym prowadzi. Nie ma problemów z plątaniem i w ogóle zestawu. No jest okej, okay, no jest okej. Okay. Jeśli ktoś chce niskobudżetowego kija do metody właśnie tej metody bombardy, do bombardy łowienia w morzu, mogę śmiało już polecić ten kij. Jak widzę, że na razie, że nim trochę połapię. Zobaczymy, co czas przyniesie następne wypady. Teraz zbieram się do domu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. No i jeszcze raz polecam kija. Jakby ktoś chciał dokładnie znać parametry, ewentualnie jakiś link podesłać mogę w opisie. Nie ma problemu, piszcie. Wrzucę wam, w Polsce nie wiem jak są firmą, czy ta firma Kinetic tak w Polsce jest, czy jest dostępna, nie mam pojęcia. Tutaj w Norwegii, jeśli wędkujecie, to bez problemu taką wędkę możecie kupić. Na internecie są, widziałem, także nie ma problemu. No i co? No jest fajnie, że one są w zestawach, tak? Z kołowrotkiem od razu. Nawet plecionkę miałem nawiniętą i no nie leży mi ta plecionka, no ale to nie jest problem wymienić, tak zrobiłem test dzisiaj i sobie tą plecionkę przewinę na nową, też mam dzisiaj, kupiłem fajną nową plecionkę, więc jeśli chcecie taniego, niedrogiego kija do tej metody ponad 3-metrowego z kołowrotkiem, to polecam. Dobra, zbieram się do domu, jest godzina 22 punkt, jak widzicie totalnie widno. Słońce dopiero się tam schowało gdzieś delikatnie. No i co? Uciekam do domu, trzymajcie się, hej ja!